Jesteśmy w Holiday Inn Twarda 52 Warszawa. Ze mną jest mój kolega Mikey Tiger, który specjalnie do Polski przyjechał nagrać materiały na drugą odsłonę Punchdown. Mikey, powiedz mi, zacznijmy może od początku. Skąd pomysł w ogóle? Jak wyglądało twoje dzieciństwo? Skąd pomysł na to, żeby brać udział w walkach MMA, żeby bić się? Ja wiem, że ty jesteś duży facet, ale może nie od tego się zaczęło. Zaczęło się od tego, że zacząłem pracować na bramkach w Anglii jako ochroniarz. I podczas jednej bójki ktoś mnie zobaczył, powiedział, że mam aspiracje na fightera. Zacząłem trenować w klubie sportowym, w klubie typowo pod MMA. Tak zaczęła się moja kariera. Ile ty masz wzrostu? 1,96 m. A ważysz? Obecnie 135 kg. No kurde, no to proporcje są takie, że możesz walczyć, tak? Startować i walczyć. No spore dosyć, no. No dobrze, zacznijmy od tego. Urodziłeś się w Polsce? Tak, w Poznaniu. Bo część ludzi pewnie cię jakoś nie zna, nie kojarzy, bo długo nie było o tobie w ogóle słychać, tak? Ale za chwilę dojdziemy do tego, co się wydarzyło w twoim życiu i jak to wyglądało. Ale tak, urodziłeś się w Polsce i wyjechałeś, ile miałeś lat? Wyjechałem, jak miałem 16 lat, do Anglii. I tam już zacząłeś myśleć poważnie o tym, żeby stanąć na bramce, żeby wykorzystać swoje warunki fizyczne, tak? W Anglii ukończyłem szkołę, high school, później college. Poszedłem do pracy jako ochroniarz w wieku 21 lat, a zacząłem treningi, jak miałem 22 lata, sztuki walki. I co trenowałeś? Na początku to było brazylijskie jiu-jitsu i kickboxing, a później typowa MMA. I stanąłeś na bramce. Tak, dokładnie. No i ktoś cię namówił, żebyś wystartował. I twoje losy już zaczęły się wiązać ze sztukami walk, tak? I zacząłeś w Anglii, czy przyjechałeś do Polski? Nie, zacząłem w Anglii. W Anglii zacząłem kilka walk i później dostałem pozycję jeden walki w Polsce na gali Fan 2. Okej, okay, powiedz coś o tej walce. Na gali Fan 2 się biłem z Januszem Dylewskim, wygrałem w połowie pierwszej rundy przez kimurę, wyrwałem mu bark i niestety po tej walce Janusza kariera już się zakończyła. Okej, okay, to jest rok 2014. To była pierwsza twoja walka, taka zawodowa? Nie, druga. A pierwsza? Była w Anglii. I co tam się działo? Pierwszą zawodową walkę przegrałem, byłem podany przez dźwignię, że pamiętam, gielotynę chyba, przegrałem przez litę przy pierwszej rundzie. To była pierwsza moja zawodowa walka na dużej gali, wielki stres, nerwy. Naprawdę, no, jeśli walczy pierwszy raz w takiej dużej gali, to jest tysiące ludzi, adrenalina i stres naprawdę jest bardzo duży. Nie? No to czyli głowę trzeba poukładać sobie najpierw, nie? No, powiem ci szczerze, teraz sporo fighterów ma tych zawodowych psychologów i naprawdę to jest chyba dobre, nie? Sporo tych fighterów się wstydzi, że potrzebują psychologa, ale ja ci powiem osobiście, że później sam miałem też psychologa sportowego i tam naprawdę pomaga, daje ci takiej pewności siebie bardzo, nie? Te rozmowy z psychologiem są jednak potrzebne bardzo. Słuchaj, ile w sumie wszystkich walk zawodowych stoczyłeś? W ogóle i w Anglii, i w Polsce? Razem wszystkich 8. W Polsce ile? W Polsce tylko jedną walkę miałem. Okej, okay, i teraz masz zamiar wrócić do Polski, rozumiem, tak? Tak, dokładnie. Będziemy cię widzieć na Punchdownie. Skąd pomysł na to, żeby przyjechać do Polski i dawać sobie lepy po twarzy? Powiem ci tak, od dawna mi się marzyła jakiś występ, czy to na gali MMA, czy jakiejkolwiek innej gali, w moim rodowitym mieście dzisiaj urodziłem. Gdy zacząłem, że była gala Punchdown 1 wtedy jeszcze było, niestety jak już się zorientowałem, to już było, rekrutacja była zakończona, więc powiedziałem sobie, że na dwójce bym chciał bardzo wystąpić. No. Jak ogłosili na dwójce, że szukają zawodników do Punchdown 2, wysłałem do Ptysia na Facebooku wiadomość, że byłbym zainteresowany i po dwóch dniach dostałem od niego e-maila, że są moją osobą zainteresowani i się skontaktują w przeciągu 2 tygodni. Dostałem później e-maila, że zostałem wylosowany, że mam do Polski przylecieć nagrywać interview i te promo wideo i wideoklipy do gali Punchdown 2. Dobrze się czujesz w takich dawaniu sobie porazie? Powiem ci szczerze, jeśli dać porazie liście, wypłacam praktycznie co weekend w pracy, więc jest nie jakaś dla mnie nowość żadna, więc... Ale powiedz coś więcej o tym, bo co to znaczy daje ci sobie liście w pracy? Znaczy nie, no dajemy klientom, przecież jak są niegrzeczni, no, tak to mówimy delikatnie, nie? Okej, okay. A to tak wygląda normalna twoja praca, że, no, że tam w weekend no, niegrzecznych chłopaków lejesz z liścia? No się zdarza często, niestety, nie? Aha, okej. Okay.
to w Polsce jest trochę chyba bezpieczniej, bo ja takich rzeczy to niewiele widziałem w życiu. Powiem ci szczerze, chyba praca w Polsce na bramce jest jeszcze gorsza. Jak walczyłem na Fenie, na Fen 2 we Wrocławiu, to pracowałem w klubach Szery, Barsetka we Wrocławiu, to powiem ci szczerze, jak pracowałem w Polsce na bramce, to w Polsce jeszcze gorzej jest. Naprawdę? Tak no, się biją? No powiem ci, jak wróciłem do domu z bramki z Polski, to koszulkę wycierałem od krwi naprawdę. No. Jest gorzej w Polsce, uwierz mi, naprawdę. Okej. Jednak w Anglii jest troszkę kultura inna, że w Anglii ochroniarze mają licencje ochroniarskie. W Anglii osoby karane na bramkach nie mogą pracować. Troszkę tam jest, poziom troszkę ochrony jest troszkę wyższy po prostu niż tu w Polsce. No, no dobrze, powiedz mi taką rzecz, bo w pewnym momencie twoja kariera się nagle urwała. Powiedz, bo widzowie pewnie nie wiedzą o tym, co to się stało i jak to się stało. Już ci tłumaczę, po gali Fen 2 miałem później jeszcze dwie inne walki zawodowe w Anglii, na gali Machto i na Championship MMA w Anglii też. Później jeszcze miałem jedną walkę na gali w Essex z jednorękim, którą przegrałem w pierwszej rundzie. Sporo ludzi po tej walce myślało, że się załamałem psychicznie, że mam depresję, cokolwiek, a tak się nie zdarzyło. Ja po prostu po walce miałem bardzo poważny wypadek, miałem paraliż nóg, nie chodziłem w ogóle, byłem na wózku inwalidzkim. Sądziłem, że nigdy już nie wrócę do sportu walki, dlatego wykasowałem Instagrama, Facebooka, wszystkich swoich followersów, na co miałem, potraciłem, straciłem swój fame. Prosiłem sporo portali, żeby na mój temat te wpisy pousuwali, bo już sądziłem, że do kariery sportowej nigdy nie wrócę. A jak do tego wypadku doszło w ogóle? Jechałem samochodem ze siłowni, osoba uderzyła ze mnie z boku, auto robiło koziołki i wpadło do rowa. Okej, i ile jakby dochodziłeś do siebie? Półtora roku prawie. I wszystko, rozumiem, przyszło, znaczy wróciło do normy i stwierdziłeś, że okej, jestem sprawny, mogę dalej próbować, tak? Wszystko wróciło do normy jakiś rok temu i stwierdziłem, że chciałbym wrócić znowu do zawodowych sportów walki. Mhm. Miałeś już jakiś pomysł na to teraz? Jak zacząłem te gale Fame MMA w telewizji, co leciały, pomyślałem, po takiej przerwie dla mnie, takie Fame MMA byłoby dla mnie idealne. Wiadomo, że jakieś mega sportowe walki, na razie nie mam szans, ale takie Fame MMA na początek byłoby dla mnie idealne. No okej, okay, ale wiesz, z twoim dorobkiem, z takim jakby wiesz bilansem, że tu trochę wygrałeś, tu trochę przegrałeś, no to są u nas w Polsce federacje, do których możesz się zgłosić, nie mówię o tych takich największych czołowych, żeby znowu sobie podkręcić wynik. I może w ten sposób jest warto spróbować, żeby później gdzieś zabłysnąć i wejść na takie dobre gale już. No jest szansa. Na PLMA kiedyś miałem okazję się bić, z Mirosławem Okińskim, z jego synem, z Adamem Okińskim. Niestety do walki nie doszło. I też jest spora informacji w internecie, że do walki nie przeleciałem, bo się wystraszyłem. Na walkę nie przeleciałem, bo zostałem na lotnisku aresztowany. Zostałem pomówiony, że przewożę narkotyki. Dlatego zostałem aresztowany. Pan Mirosław Okiński dostał dokumenty, dowody, dlaczego nie przyleciałem, ale chciał zrobić sobie wielki fame w internecie, na moim nazwisku się wybić i napisał, że się ostrałem, że się wystraszył, nie przyleciałem. Więc panie Mirku, pan dostał dokumenty, niech pan skończy pierdolić na mój temat, bo to jest nieprawda, jest to kłamstwo. No okej, rozumiem, że tutaj macie jakiś konflikt w tym momencie z panem Mirkiem Oknińskim. Znaczy, ja osobiście pana Mirka nic nie mam, bo on później był chory. Ja mu to wszystko wybaczyłem, gdy chorował na raka. Ja mu napisałem kiedyś na jego Facebooku, że jak potrzebuje pomocy finansowej czy cokolwiek, ja najbardziej mogę mu w tym pomóc. Ale niech skończy na mój temat kłamać i się wybijać na moje nazwisko, bo to jest niefajne, gdy ktoś w swój temat kłamie. Wykorzystał to i po prostu zrobił ze mnie zero. On ma kontaktów sporo w mediach społecznościowych i wszędzie sobie o tym mówił, nie? No dobra, i co dalej powiedz? No bo teraz startujesz w Punchdown. Tak. Jaki jest dalej twój pomysł? Mój pomysł jest zrobić na gali Punchdown 2, wygrać to i uderzyć w federację Fame MMA. Kogo chciałbyś tam wyzwać na pojedynek? Już ci mówię, od paru dni w internecie uderzył we mnie zawodnik gali Punchdown 2, który wystąpił, Fame MMA, który występuje też teraz na gali Punchdown 2 w main eventie. Miał się bić z Don Cassio na liście, z Don Cassio nie może wystąpić. Obecnie szukają mu zawodnika, ale z Lupą, Łukaszem Lupą, chciałbym się sprawdzić na gali Fame MMA. Więc osobiście już z tego miejsca, Łukasz, ci wyrzucam wyzwanie. Jesteś taki twardy w internecie, udowodnij to w klatce. A moje ręce przemówią w klatce, a nie twoje usta.
tyle. No okej, okay, no Łukasz to już jest taka postać, która gdzieś już tam się pojawiła i w Fejmie 1-2 i wygrał Punchdown 2 miesiące temu. Dokładnie, wygrał Punchdown, ale wszyscy widzieliśmy, to oszukiwał, obracał głowę i uderzał z tej części ręki, więc to nie jest uczciwe, tak jak on wygrał. Sporo ludzi o tym mówiło, nawet dzisiaj gadaliśmy z chłopakami podczas kręcenia wideoklipów i promofilmików podczas gali Punchdown 2 dzisiaj, jak Lupo oszukiwał. I to sporo ludzi myślę oszukiwał. Sędzia nie był do końca taki, jak powinien być, ale tym razem odgrali Punchdown 2, mają specjalne kamery, mają dwóch albo trzech sędziów z każdej strony, więc podczas Punchdown 2 takich pomyłek nie będzie. To nie były pomyłki wina z ptysia czy kogokolwiek, to były wina pomyłki tylko sędziego, nikogo innego. No tak, no, bo to wszystko bardzo szybko się dzieje, tak, nie? Powiem ci, tu nie była wina organizatorów na Punchdown 2, że jakieś były tam oszustwa. To była wina, po prostu sędziego, że tego nie widział. No tak, ale z drugiej strony, wiesz, no, jak stajesz do takiej walki, bo ja na przykład się nie dziwiłem tym zawodnikom, którzy uciekali z głową, no bo stoisz naprzeciwko i czekasz, aż ktoś ci zdzieli w łeb, no i wiesz, odruch bezwarunkowy, oczy, głowa każą ci po prostu się odsuwać, nie? Albo nie wiem, zamknąć oczy, żeby nie wiedzieć, kto kiedy uderzy. Jesteś na to przygotowany, że po prostu wiesz, staniesz, popatrzysz komuś w oczy, jak cię będzie lał? Powiem ci szczerze, jeśli wylosujesz, jak jestem tym drugim, który drugi uderza, jak dostanę pierwszy wpysk, to mi to zmotywuje jeszcze bardziej. Mnie tak podkurwi to. Czyli ty musisz dostać, żeby się wkurzyć. O, no ale chyba tak, no. No wiesz, ale to jest taki dziwny rodzaj sportu, tak? Że drugiego razu może nie być, nie? Ale bo wiesz, trafisz na dobrego zawodnika, który cię raz zdzieli, stracisz przytomność i wiesz, nawet nie podejdziesz do pojedynku. Tam jest losowanie, nie? Monety. No dokładnie. Powiem ci tak, moja twarz już jest tak obita podczas pracy na bramkach, że raczej chyba dam radę, trochę mi się wydaje. A dwa, z tego co patrzałem, tam ci inni zawodnicy, którzy startują, nie są jakieś zasoby medialne, nie są ani fighterzy, ani bokserzy, więc sądzę, że mam jakieś szanse podczas Punchdown 2. To jedziesz, bo masz jakieś szanse, czy jedziesz, bo chcesz wygrać? Nie, jadę, bo wiem, że wygram. Jaka tam jest nagroda? 20 tysięcy złotych. No to z tego co pamiętam, to chyba 10 tysięcy było w pierwszym, nie? To teraz już stawka rośnie, jest się o co bić, tak? Stawka rośnie, a kolejne gale będzie stawka jeszcze większa z tego, co dzisiaj dowiedziałem. No to słuchaj, ale to jest dla ciebie forma zarobku? Forma zbudowania fejmu, czy po prostu sport, zabawa, sposób na życie? Już ci mówię, ja pracując w Anglii zarabiam dobre pieniądze. Nie jadę do Polski po pieniądze, jadę do Polski po fejmie, bo nic więcej. Po fejmie wrócić na polskie media, pokazać się tym publiczności, że ludzie sobie o mnie przypomnieli, kim był Mikey Tiger, kim jest Mikey Tiger i kim będzie Mikey Tiger. Wrócisz do Fenu na przykład? Do Fenu nie wrócę. A do marzy ci się jakaś inna organizacja? Na razie chciałbym zwalczyć na fejmie, ma. Zobaczmy, jak mi pójdzie, dam z siebie wszystko. Wiadomo, że zawsze się znajdzie lepsza osoba. Gdy walczysz w wadze ciężkiej, może być jeden cios, może być knockout. Więc nie będę mówił, że wygram, bo to są słowa rzucone na wiatr, więc ale dam z siebie wszystko. Dobrze, a powiedz mi, bo faktycznie jest to bardzo taka losowa rzecz, no bo możesz wygrywać całą walkę przez 3 rundy i nagle dostać jeden cios. Wielokrotnie takie walki widziałem. Ty jesteś odporny, masz silną głowę na ciosy? Tak. Dasz radę? Powiem ci, praca na bramce mnie tak zahartowała, że głowę mam odporną na ciosy bardzo. No dobrze, no to czyli rozumiem, teraz jest Punchdown, później ma być Fame MMA, tak. Któreś, bo na szóstkę to już się niestety nie załapiesz, ale może siódemka, może ósemka, tak? Ale trzeba najpierw się pokazać. Dokładnie. Taki jest pomysł. Podczas Punchdown 2 dam się je wszystko, zamierzam nokautować wszystkich od razu. Jeśli wylosujesz, że ja wypadam, to może mi ręka może mi odpaść, ale wam by to odpadało głowy. A powiedz mi, czy ty masz jeszcze jakiś konflikt z jakimiś zawodnikami, z ludźmi znanymi, żeby ewentualnie wyzwać ich później na fejm, oprócz Lupy, tak? No, bo jego już wyzwałeś. Opowiem ci, lista jest długa bardzo. dawaj listę. Powiem ci szczerze, że kim chciał zawalczyć? Może pan Jóźwiak z Federacji FEN. A czemu akurat on? No jakiś mnie oszukał. Nie teraz tego mówił, ale pani Jóźwiak wie, jak mnie oszukał. Jak mnie wystawił, jak się na moje nazwisko wypromował swoją galę, więc może kiedyś o tym opowiem, może w kolejnym artykule o tym pogadamy, typowo tylko o panu Jóźwiaku. Ale naprawdę oszukałeś mnie, nie tylko mnie i o tym, na tym ucierpiali moi bliscy, ty dobrze o tym wiesz, więc okej, okay. No dobra, to mamy pana Jóźwiaka. Następny?
którym jeszcze jest. Adam Mokiński, z którym miałem się bić, też mnie obrażał w internecie, że się wystraszyłem go, więc wiem, że Adam jest teraz w wojsku, więc Adam na razie walki nie ma, żeby było, ale mam trochę listę, trochę by tam było tych fighterów. Sporo fighterów mnie hejtowało, nawet mnie nie znali osobiście, ale tylko temu, że udało mi się szybko bardzo wybić, w momencie bardzo szybko skoczyłem do góry, chyba to ludzi zabolało strasznie, że osoba, która ma mały rekord, ma mało walk, a jest tak bardzo rozpoznawalna. Tak naprawdę, powiem wam szczerze, przegrane walki dały mi większy fame niż wygrane walki. No dobrze, czyli co? Teraz szykujesz się na punchdown? Tam jakieś specjalne treningi są do tego? Powiem ci, na punchdown trenuję typowo na siłowni, na bokserze. Wiesz, się uderza w te boksera. Wstawiałem filmiki na mój YouTube channel. Na bokserze uderzałem 9960, 999, uderzyłem raz, ale te maszyny też troszkę oszukują, więc te numery nie mogą być tak dokładne. Ale no tak, trenuję typowo pod paszdą obecnie. Treningi siłowe z kulami, mała seria, ale ciężary bardzo ciężkie, nie? No dobra, słuchaj, to w takim razie co? Powodzenia ci życzę, spełnienia marzeń, sukcesów. I pewnie będziemy oglądać twoje walki na punchdownie, a może jak się uda, jak wygrasz, jak odbudujesz fame, no to pewnie fame, tak? No, dokładnie. Dałem się wszystko 7 marca podczas gali Punchdown 2, a z tego miejsca chciałem was wszystkich zaprosić na galę Punchdown 2 w Poznaniu w klubie B17. Zapraszam was wszystkich na mój fanpage na Facebooku Michael Piszczek, na mój YouTube channel Tiger TV, STC, będą linki pod tym wywiadem. Chciałem podziękować mojemu sponsorowi Fit & Testy. Lajkujcie ich na Facebooku. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.